Dziś zapraszam Cię, abyś stanął przed Jezusem, oddając całą swoją rodzinę w Jego ręce. Niech ta modlitwa będzie objęciem pokoju i ochrony nad każdym z Twoich bliskich. Poczuj obecność Boga, który troszczy się o Twój dom i błogosławi Twoją rodzinę. Panie Jezu, dziś stajemy przed Tobą z otwartymi sercami, pełni wiary i nadziei w Twoją obecność. W tej chwili chcemy poddać się Twojej miłości i ochronie, ufając, że zawsze troszczysz się o nas i o każdego członka naszej rodziny. Panie, zapraszamy Cię, abyś zamieszkał w naszych domach, abyś był obecny w każdym kącie naszego życia i abyś otoczył swoim objęciem każdego z naszych bliskich. Niech Twoje światło oświetla naszą drogę, a Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, zapanuje nad nami. Jezu, wiemy, że w Tobie znajdujemy bezpieczeństwo, pocieszenie i schronienie. Ty jesteś niezachwianą skałą, na której możemy się oprzeć w każdej chwili, czy to w radości, czy w trudności. Dlatego, drogi Ojcze, prosimy, abyś wyciągnął swoje ręce ochrony nad każdym członkiem naszej rodziny. Niech Twoja drogocenna krew nas przykryje i chroni przed wszelkim złem, przed każdą chorobą, smutkiem i wszystkim, co próbuje nas od Ciebie oddalić. Panie, niech Twój Duch Święty będzie obecny w każdym momencie naszego życia, prowadząc nas, wzmacniając i błogosławiąc swoją potężną obecnością. Ojcze, chcemy przedstawić przed Tobą życie każdego z naszych ukochanych. Powierzamy w Twoje ręce tych, którzy są blisko nas, a także tych, którzy z powodu okoliczności życiowych są daleko. Gdziekolwiek się znajdują, niech poczują Twoją ochronną obecność, Twoją bezwarunkową miłość i Twoją niezmienną łaskę. Okryj, Panie, nasze dzieci swoją miłością, strzeż ich serc i umysłów i niech w każdej życiowej decyzji pamiętają o Tobie. Chroń naszych rodziców, błogosławiąc ich zdrowiem, siłą i wieloma latami życia. Spójrz na naszych braci, wujków, kuzynów i wszystkich, którzy są częścią naszej historii. Niech wszyscy zostaną dotknięci Twoją miłością i doświadczą Twojej opieki w swoim życiu. Jezu, wiemy, że świat często przynosi wyzwania, niepewności i lęki. Ale ufamy, że pod Twoimi skrzydłami znajdziemy ochronę. Niech wszelka udręka, niepokój i zmartwienie zostaną złożone u Twoich stóp, bo wiemy, że troszczysz się o nas z miłością i oddaniem. Niech każda noc snu będzie spokojna i regenerująca, wolna od koszmarów i niepokojów, bo wiemy, że kiedy śpimy, Ty czuwasz nad nami. Niech każdy dzień będzie przeżywany w pewności, że Pan idzie obok nas, prowadzi nas i chroni przed wszelkim niebezpieczeństwem, przed każdym wypadkiem i przed każdym złym planem wroga. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości o wierze i ochronie dla siebie i swojej rodziny. Panie, naucz nas żyć jako zjednoczona rodzina w Twojej miłości. Niech nasze domy będą pełne pokoju, miłości i harmonii, gdzie Twoje słowo będzie żywe, a Twoje imię będzie uwielbione w każdym akcie dobroci i w każdym geście miłości. Pomóż nam pamiętać, że to Ty jesteś naszą źródłem ochrony i że, niezależnie od tego, co się wydarzy, nigdy nas nie opuścisz ani nie zostawisz. Daj nam,
Panie, wdzięczne serca, które rozpoznają Twoje błogosławieństwa w naszym życiu, i spraw, abyśmy byli odbiciem Twojej miłości dla wszystkich wokół nas. W tej chwili, Jezu, prosimy, aby Twoja tarcza ochrony otaczała nas wszystkich. Niech każdy węzeł zła zostanie rozwiązany, każda zasadzka wroga zostanie złamana, a żadne zło nie zagości w naszym domu. Prosimy, abyś pobłogosławił nasz dom, aby każdy smutek zamienił się w radość, aby każda niezgoda została przemieniona w miłość, a wszelki brak został zaspokojony dzięki Twojej opiece. Niech żyjemy w pełni Twojej miłości, ufając, że Ty jesteś naszym pasterzem i że niczego nam nie zabraknie. Panie, pobłogosław również tych, którzy przeżywają trudne chwile, czy to z powodu problemów zdrowotnych, finansowych, emocjonalnych, czy duchowych. Niech poczują Twoją potężną rękę działającą w ich życiu, przynoszącą uzdrowienie, wyzwolenie, zaopatrzenie i odnowę. Niech każda łza zostanie otarta przez Ciebie, a każdy ból zamieni się w siłę. Niech zawsze pamiętamy, że nawet w najciemniejszych chwilach Ty jesteś naszym światłem i naszą zbawieniem. Panie, przygotuj nasze serca do służenia Tobie, uwielbiania Ciebie i szukania Ciebie każdego dnia. Niech nasza rodzina będzie zbudowana na wierze, żyjąca według Twojej woli i starająca się kochać tak, jak Ty nas kochasz. Niech nasze świadectwo będzie inspiracją dla innych rodzin, aby także mogły poznać Twoją miłość i Twoją ochronę. Ojcze, dziękujemy Ci za każde błogosławieństwo, które już na nas spłynęło, i za te, które dopiero nadejdą. Niech zawsze rozpoznajemy, że to Twoja miłość nas podtrzymuje, a Twoja łaska nas chroni i utrzymuje na nogach. Pokładamy całą naszą ufność w Tobie, wierząc, że troszczysz się o każdy szczegół naszego życia i że nic nie może nas oddzielić od Twojej miłości. Wiemy, że nie ma chwili, w której Twoje spojrzenie nie byłoby zwrócone ku nam i że nawet gdy tego nie dostrzegamy, Ty działasz na naszą korzyść, otwierając drzwi, prostując ścieżki i chroniąc nas przed niebezpieczeństwami, o których nawet nie mieliśmy pojęcia. I dlatego, Jezu, pragniemy nadal wołać o Twoją ochronę nad każdą osobą z naszej rodziny. Niech Twoja miłość będzie jak mur wokół nas, bezpieczne schronienie wśród burz życia, światło, które rozprasza wszelką ciemność, która może próbować się do nas zbliżyć. Ojcze, prosimy o szczególną ochronę nad dziećmi w naszej rodzinie. Niech dorastają w Twojej łasce, wolne od wszelkich wpływów, które mogłyby ich od Ciebie oddalić. Niech ich serca zawsze będą czyste, a oczy patrzą na świat z niewinnością i radością, której Ty nas uczysz. Strzeż ich życia, Panie, przed wszelkim niebezpieczeństwem i udręką. Niech poznają Twoją miłość od najmłodszych lat, czując się kochane i chronione przez Ciebie na każdym kroku ich drogi. A kiedy dorosną, niech pozostaną mocni w Twoim słowie, będąc świadkami Twojej dobroci i miłosierdzia. Panie Jezu, przypominamy sobie także o młodych ludziach w naszej rodzinie. Ci, którzy stoją w obliczu tak wielu wyzwań i presji życia, często kuszeni, by zejść z właściwej drogi. Niechaj to Ty będziesz ich kompasem, kierującym każdą decyzją i każdym wyborem. Wzmocnij ich,
aby potrafili oprzeć się wszystkiemu, co próbuje odebrać im pokój, wiarę i przyszłość. Niech będą jak drzewa zasadzone nad strumieniami wód żywych, mocni i niewzruszeni wobec trudności, zawsze wspierani przez Ciebie. Daj im mądrość, by umieli rozpoznać to, co słuszne, oraz siłę, by czynić to, co właściwe, nawet gdy wydaje się to trudne. Panie, modlimy się za tych, którzy stanowią fundament naszej rodziny i rodziców, dziadków, tych, którzy nauczyli nas wiary i prowadzili nas miłością. Niech będą obdarzeni Twoją siłą, aby mogli dalej być ostoją i przykładem dla przyszłych pokoleń. Niech ich życie będzie pełne zdrowia, radości i pokoju, a w obliczu wszystkich wyzwań, z jakimi się mierzą, niech zawsze znajdą odpoczynek w Tobie. Odnów siły zmęczonych, Panie, i odśwież nadzieję tych, którzy czują, że ich ciężar staje się zbyt ciężki. Niech zawsze pamiętają, że Ty jesteś Bogiem, który nigdy nie opuszcza, który zawsze jest obecny, trzymając ich za rękę. A dla tych, którzy zmagają się z konkretnymi trudnościami, chorobą, problemami finansowymi, kłopotami rodzinnymi lub jakąkolwiek inną formą bólu czy cierpienia, wzywamy Twojej natychmiastowej pomocy, Panie. Niech Twoja obecność przyniesie ulgę chorym, zaopatrzenie potrzebującym, a w rozbitych domach niech zapanuje pokój. Niech każda bariera, która stoi na drodze do harmonii, zostanie zburzona przez Twoją moc, a każda sytuacja, która wydaje się niemożliwa, zostanie przemieniona przez Twoją miłość. Bo wiemy, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i wierzymy, że masz moc zmienić każdą okoliczność. Jezu, chroń każdego członka naszej rodziny, kiedy wychodzą z domu do pracy, szkoły czy w podróż. Niech Twoi aniołowie będą wokół nich, strzegąc ich kroków, chroniąc przed wypadkami, napadami lub jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Niech każda droga będzie błogosławiona, każdy powrót do domu bezpieczny i niech w każdym momencie poczują Twoją rękę nad sobą. Nawet w najbardziej codziennych sytuacjach niech odczuwają bezpieczeństwo wynikające z Twojej ochrony, ufając, że w każdym szczególe naszego życia Ty jesteś obecny. Panie, chcemy oddać Ci wszystkie nasze marzenia, plany i projekty jako rodzina. Niech wszystko, co robimy, będzie na chwałę Twojego imienia i niech wspólnie kroczymy w centrum Twojej woli. Niech nasze sukcesy będą świadectwem Twojej dobroci, a nawet w obliczu niepowodzeń i strat niech zawsze trwamy w wierze, ufając, że masz dla nas plan i cel we wszystkim. Naucz nas dziękować nie tylko za radosne chwile, ale także za trudności, wiedząc, że to one zbliżają nas do Ciebie i pozwalają nam wzrastać. Ojcze, niech Twoja miłość będzie siłą, która jednoczy nas jako rodzinę, pokonując wszelkie nieporozumienia, oddalając wszelkie urazy i żal. Niech będziemy szybcy do przebaczenia, gotowi do okazywania miłości i troski jeden o drugiego, bo wiemy, że tego właśnie pragniesz dla nas. Niech każde słowo wypowiedziane w naszym domu będzie budujące, niech każde działanie będzie wyrazem Twojej miłości. Niech nasz dom będzie miejscem pokoju, radości i wspólnoty, gdzie każdy czuje się kochany i mile widziany, a Twoja obecność jest odczuwana w każdej chwili. W
tej chwili chcemy również podziękować Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już na nas zsyłasz. Za każde wyzwolenie, za każdą opatrzność, za każdy cud, który często umykał naszej uwadze, a był znakiem Twojej troski o nas. Wiemy, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie i pragniemy żyć życiem wdzięczności, uznając, że jesteśmy całkowicie zależni od Twojej łaski i miłości. Niech ta modlitwa będzie pieśnią uwielbienia w Twoich uszach, Panie. Niech każde słowo odzwierciedla nasze serca całkowicie oddane Tobie. I niech nasza rodzina zawsze będzie postrzegana jako błogosławiona i chroniona Twoją miłością. Niech będziemy narzędziami pokoju, niech niesiemy Twoją miłość tam, gdziekolwiek pójdziemy, i niech Twoje światło świeci przez nas. Zostaw w komentarzach swoje doświadczenia związane z tą modlitwą i podziel się sugestiami nowych tematów do dalszych wspólnych modlitw. Amen.